Tyś wielką chlubą naszego narodu. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały w mieście naszego Boga. Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie, radością jest całej ziemi. Tyś wielką chlubą naszego narodu. Cośmy słyszeli, to zobaczyliśmy w mieście Pana zastępów, w mieście naszego Boga. Bóg je umacnia na wieki. Jasna Góra jest rzeczywiście świętą górą Bożą, najważniejszym sanktuarium Polski, a także jednym z największych ośrodków kultu maryjnego na świecie, każdego roku odwiedzanym przez kilka milionów pątników i turystów ze wszystkich kontynentów. Są wśród nich rodziny z dziećmi, młodzież, starsi, reprezentanci wszelkich profesji i stanów, uczniowie, maturzyści, studenci, a także naukowcy, artyści, żołnierze, harcerze, obrońcy życia, kapłani, osoby konsekrowane, pracownicy wielu branż zawodowych, osoby zrzeszone w różnorakich stowarzyszeniach i wielu, wielu innych. W rozległym zespole architektonicznym Jasnej Góry kaplica Matki Bożej Częstochowskiej zajmuje miejsce centralne i stanowi jakby jego serce. Od stuleci umieszczony jest w niej i otoczony szczególnym kultem cudowny obraz Jasnogórskiej Pani. To tutaj przybywający pielgrzymi kierują swoje pierwsze kroki. Wchodzącemu tutaj od razu jawi się w pełni majestatu i blasku z wysokości ołtarza wizerunek jasnogórskiej Bogurodzicy. Spojrzenie jej niejako wędruje za wpatrzonym w jej obraz człowiekiem, dokądkolwiek on zwróci swoje kroki w obrębie tej niewielkiej świątyni. Jezusowa Matka z jasnogórskiego wizerunku spogląda nie tyle na przybywających tu pielgrzymów, co patrzy serdecznie w ich wnętrza, ich serca, ich sumienia. O fenomenie wędrującego spojrzenia Bogurodzicy pisał już kilka wieków temu urodzony w nieodległej Brzeźnicy Nowej nad Wartą kronikarz Jan Długosz. W kaplicy pokazują obraz błogosławionej dziewicy Maryi, królowej świata, wykonany dziwną i rzadką sztuką malowania, tak iż z któregokolwiek miejsca kaplicy byś patrzał, jakbyś żywą oglądał. Cudowny obraz posiada tę głęboką moc przenikania, która stanowi przedziwną tajemnicę spotkania Maryi z jej wiernymi czcicielami. Doświadczają oni przeżyć, które trudno wyrazić słowami,
i które zachowują głęboko w skarbcu własnego serca. Przepięknym tłem dla obrazu Matki Bożej jest barokowy, hebanowo-srebrny ołtarz główny projektu włoskiego artysty Giovanniego Battisty Gisleniego. Ów tron Maryi ufundował kanclerz Wielki Koronny Jerzy Ossoliński. Ukończony w roku 1650 ołtarz stanowi przykład dzieła wysokiego kunsztu złotników augsburskich i gdańskich. W pobliżu wizerunku umieszczono wota ofiarowane przez świętego Jana Pawła II podczas jego 6 pielgrzymek papieskich na Jasną Górę. Po prawej stronie uwagę pielgrzymów przyciąga złota róża z roku 1979, wyraz uznania i szacunku papieża Polaka dla sanktuarium. Przy niej znajdują się także złote różaniec i serce z napisem Totus Tuus. Również jego następca, Benedykt XVI, odwiedzając Jasną Górę w maju 2006 roku, ofiarował złotą różę. W latach 60. miał ją przywieźć do Częstochowy papież Paweł VI, ale władze PRL-u nie zgodziły się na jego przybycie do naszej ojczyzny. Innym wotum pozostawionym na Jasnej Górze przez ojca świętego Jana Pawła II o charakterze bardzo osobistym jest przestrzelony podczas zamachu na placu świętego Piotra pas sutanny papieskiej. Stoimy przed wejściem do bazyliki. Przed nami otwarta potężna brama. Nad naszymi głowami na kamiennym portalu znajduje się łacińska inskrypcja. Domum tuam domine decet sanctitudo, co znaczy domowi Twemu, Panie, przystoi świętość. Informuje ona nas, że za chwilę wejdziemy do wnętrza świątyni, domu Boga Najwyższego. Aby w pełni zrozumieć tę tajemnicę, trzeba mieć świadomość bycia chrześcijaninem. Trzeba odczuwać misterium Boga obecnego w historii człowieka. Wysoki na 25 metrów ołtarz główny stanowi wspaniały przykład sztuki baroku. W swym dynamizmie, efektach światłocieniowych i kolorystycznych ukazuje scenę wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Całą kompozycję można podzielić na dwie główne strefy. W centrum widzimy postać Matki Bożej unoszonej przez aniołów do nieba. Natomiast w zwieńczeniu ołtarza Trójcę Świętą, niejako oczekującą na nią z koroną chwały. Wnętrze jasnogórskiej świątyni jest jednym z najwspanialszych przykładów sztuki dojrzałego baroku w Polsce. Bazylika oraz pierwsza część kaplicy Matki Bożej zostały wzniesione jako budowle murowane w XV wieku. Nie możemy zbyt wiele powiedzieć o pierwotnym wyposażeniu owej późnośredniowiecznej świątyni. Wnętrze kościoła zniszczył pożar w lipcu 1690 roku. Natychmiast po tym tragicznym wydarzeniu przystąpiono do odbudowy w stylu barokowym. Kilka lat po pożarze gotowe było już sklepienie. Autorem jego dekoracji był śląski artysta Karol Dankwart. W nawach bocznych znajduje się 9 ołtarzy z XVIII wieku. Spoglądając z końca północnej nawy bocznej, zarówno z poziomu posadzki, jak i z chóru muzycznego, można dostrzec fantastyczne zróżnicowanie stylów. Oto widzimy nad głową średniowieczne, krzyżowo-żebrowe sklepienia, które pokryto barokowymi sztukateriami i malowidłami. Dzienne światło wpuszczają okna zamknięte ostrym gotyckim łukiem, niżej natomiast zwraca uwagę niezwykły dynamizm, przepych i patos barokowych rzeźb. Thank you.
W latach 1649-1653 wzniesiono nad zakrystią pomieszczenie pełniące funkcję skarbca. Jego obecny wystrój pochodzi z początku XX wieku i jest dziełem architekta Adolfa Szyszko-Bohusza. W skarbcu zgromadzone są dary wotywne o różnym charakterze i wymowie. Obok eksponatów o wielkiej wartości artystycznej, jak monstrancje, kielichy czy biżuteria, znajdują się też i inne, które posiadają walor głównie pamiątkowy i emocjonalny, będąc nośnikami cząstki ludzkiego życia, cierpienia, radości, doznanych łask. Do owych wotów, skarbów ludzkich doświadczeń i przeżyć należą na przykład dary więźniów obozów koncentracyjnych, dwa miniaturowe kielichy, przy pomocy których sprawowano Eucharystię w miejscach masowej zagłady, Auschwitz i Dachau. Wszystkie wota zgromadzone w skarbcu, niezależnie od ich wartości materialnej czy historycznej, mówią nie tyle o zamożności ofiarodawców, ile o wdzięczności ich serc. Skarbiec jest przede wszystkim symbolem wiary pokoleń, które przez sześć wieków składały swe dary jasnogórskiej pani. Najstarsze pamiątki sięgają XV i XVI wieku. Są to na przykład dwa niezwykle cenne, misternej roboty późnośredniowieczne ornaty. Na jednym z nich dostrzec możemy niezliczoną ilość pereł. Święty Jan Paweł II w czasie jednej z pielgrzymek do ojczyzny wypowiedział następujące słowa. Przyzwyczaili się Polacy wszystkie niezliczone sprawy swojego życia, zwłaszcza chwile ważne, rozstrzygające, odpowiedzialne, jak na przykład wybór drogi życiowej czy powołania, wiązać z tym miejscem, z tym sanktuarium, przyzwyczaili się ze wszystkim przychodzić na Jasną Górę, aby mówić o wszystkim swojej Matce. Słowa te ciągle znajdują swoje potwierdzenie w życiu sanktuarium. Pielgrzymi wchodzą w świętość tego miejsca przez misterium miłosierdzia Bożego, przejawiającego się w sakramencie pokuty. O tej tajemnicy polski papież powiedział bardzo krótko i konkretnie. Jasna Góra jest ołtarzem i konfesjonałem narodu. Można dodać, że do ołtarza jako miejsca uświęcenia droga wiedzie przez konfesjonał. Wielu pielgrzymów nie wyobraża sobie pobytu na Jasnej Górze bez przystąpienia do spowiedzi, a niektórzy głównie w tym celu tu przyjeżdżają. Zdarza się często, że ktoś po wielu latach jedna się z Bogiem i Kościołem w sakramencie pokuty, przyjętym na tym świętym miejscu. W pomieszczeniach dawnej drukarni jasnogórskiej, którą zlikwidowali Rosjanie w roku 1864 w ramach represji za wspieranie powstania styczniowego, utworzono muzeum. Tutejsze zbiory prezentują okres 600 lat obecności cudownej ikony w sanktuarium częstochowskim. Bogata kolekcja obrazów, w większości autorstwa malarzy paulińskich, ukazuje działalność zakonu na przestrzeni ponad 700 lat jego istnienia. Spora część udostępnionych do oglądania zabytków przedstawia dorobek artystyczny jasnogórskich paulinów z okresu XVII i XVIII wieku. W centralnej gablocie zostały umieszczone cztery sukienki zdobiące cudowny obraz Matki Bożej. Thank you.
Na szczególną uwagę zasługują też dokumenty fundacyjne śląskiego księcia Władysława Opolczyka z 1382 roku oraz króla Władysława Jagiełły z roku 1393. Dawne powiedzenie przekazuje prawdę, że klasztor bez biblioteki jest jak twierdza bez arsenału. Jasna Góra posiada szacowną, starą bibliotekę, która kryje bardzo bogatą kolekcję starodruków oraz średniowiecznych rękopisów iluminowanych. Wśród nich znajdują się unikatowe egzemplarze z królewskich zbiorów Jagiellonów. Do jednej z najcenniejszych pozycji o wielkim znaczeniu historycznym należy dwutomowy rękopis Liber Miraculorum Beate Virginis Monasterii Częstochowiensis, obejmujący lata 1402-1885. Zawiera on opis ponad 1000 przypadków cudów i otrzymanych łask, jest także niezwykle wartościowym źródłem do badań nad ruchem pielgrzymkowym na przestrzeni blisko 5 wieków. Osiemnaście szaf bibliotecznych zawiera nie tylko literaturę teologiczną czy filozoficzną, ale również prace z dziedziny medycyny, matematyki, gramatyki, retoryki, prawa, historii czy polityki. O tematyce informują nas ozdobne kartusze nad szafami. Najważniejsza z nich znajduje się na wprost wejścia, gdzie widzimy napis Sacra Scriptura, Pismo Święte. Na regałach znajdują się tu liczne egzemplarze Biblii pochodzące z różnych epok, oficyn drukarskich i w różnych językach, jak na przykład łacina, greka, hebrajski, polski czy niemiecki. Ozdobą bibliotecznej sali są również dwa potężne stoły z blatami, na których brat Grzegorz ułożył z ogromnej ilości kawałków drewna, wcześniej odpowiednio wypreparowanych, niezwykłe wzory. Ta budząca po dziś dzień uznanie i podziw technika to intarsja. W miejscu, gdzie jeszcze na początku XIX wieku znajdowały się fosy broniące dostępu do murów jasnogórskiej twierdzy, wznoszą się już od ponad 100 lat monumentalne stacje drogi krzyżowej. Pod koniec XIX stulecia Paulini uzyskali od władz carskich zgodę na uporządkowanie i zagospodarowanie terenów przylegających bezpośrednio do klasztoru. Zaplanowano postawienie stacji drogi krzyżowej i założenie parku, który stanowiłby dla niej naturalne tło. Do realizacji tego ambitnego zadania wybrano artystę rzeźbiarza Piusa Welońskiego, który zaprojektował i odlał z brązu sceny drogi Jezusa z krzyżem na Golgotę. Cokoły, na których ustawiono rzeźby, są dziełem architekta Stefana Schillera, przez długi okres współpracującego z Jasną Górą, którego najwybitniejszą realizacją na terenie klasztoru jest odbudowana po pożarze w 1900 roku wieża. Należy podkreślić, że nabożeństwo Drogi Krzyżowej, obok nawiedzenia kaplicy Matki Bożej, udziału we mszy świętej oraz przystąpienia do spowiedzi, stanowi od wielu lat integralną część programu pobytu pielgrzyma w częstochowskim sanktuarium. Stację Drogi Krzyżowej poświęcono uroczyście w roku 1913 przy bardzo licznym udziale pątników z 3 ówczesnych zaborów. Napis znajdujący się na ścianie podstawy pierwszej stacji przypomina, że istotny wkład w powstanie tego dzieła wnieśli warszawscy pielgrzymi, którzy słynęli z ofiarności na rzecz Kościoła. Kończy się dzień. Jego liturgicznym ukoronowaniem i podsumowaniem mogą być słowa apelu jasnogórskiego. Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam.